Czy wiesz, że 6 na 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzysta z bankowości elektronicznej? Masz kartę i wypłacasz gotówkę z bankomatu? Płacisz nią w sklepach lub kawiarniach? Robisz przelewy przez stronę www, a może przez aplikację mobilną w smartfonie? Jeśli tak, to ten film jest dla Ciebie. Na początek prosta rzecz. Na pewno już wiesz, że logując się do swojego internetowego konta bankowego lub dokonując płatności kartą w internecie, zawsze powinieneś sprawdzić, czy połączenie jest zabezpieczone. Jeżeli przy początku adresu strony HTTP występuje literka S, czyli HTTPS, i obok widnieje symbol zamkniętej kłódki, to znaczy, że strona posiada certyfikat i przesyłane przez Ciebie dane są szyfrowane, a to uniemożliwia złodziejom kradzież Twoich danych. Co ważne, zabezpieczona strona nie daje 100% gwarancji bezpieczeństwa w otwartych, ogólnodostępnych sieciach Wi-Fi, na przykład w galeriach handlowych, miejscach publicznych, takich jak dworzec lub restauracja. To jakbyś chodził z otwartym plecakiem w tłumie podczas koncertu, jak to mówią, okazja czyni złodzieja. Czego mogą chcieć złodzieje internetowi od Twojego konta? Przejmując do niego dostęp, mogą je po pierwsze wyczyścić z pieniędzy. A jeżeli stan Twojego konta nie jest pokaźny i wynosi dokładnie lub mniej więcej 7,50, to wciąż mogą wziąć na Ciebie pożyczkę w Twoim banku i ją również sobie wypłacić. Mając dane Twojej karty, jej numer, datę ważności oraz trzycyfrowy kod, który znajduje się na jej odwrocie, złodzieje mogą swobodnie płacić w internecie bez Twojej wiedzy. No, do czasu, aż się nie zorientujesz. Zdarza Ci się mieć wirusy w komputerze? A słyszałeś o takim, który podmienia numer wpisanego przez Ciebie konta na inny i Twój przelew trafi do złodzieja zamiast do osoby, do której chciałeś go wysłać? Co ciekawe, na ekranie komputera cały czas widzisz wpisany przez Ciebie numer, a jedynym momentem, kiedy możesz zobaczyć próbę oszustwa, jest przychodzący na Twój telefon SMS z hasłem potwierdzającym transakcję. Koniecznie sprawdzaj, co potwierdzasz hasłem z SMS-a. Na koniec o bezpieczeństwie Twoich finansów z nieco innej perspektywy. Chcesz kupić bilet na koncert, na który bilety zostały już dawno wyprzedane i nagle pojawia się w sieci ktoś, kto akurat ma bilet do odsprzedania. Przelewasz mu pieniądze i otrzymujesz mailem PDF z biletem. Bilet jest prawdziwy, a nie podrobiony, bo to nie tu jest oszustwo. Problem polega na tym, że nieuczciwa osoba sprzedała jeden prawdziwy bilet jeszcze 20 innym osobom, a na koncert zostanie wpuszczony ten, kto przyjdzie pierwszy. Reszta obejdzie się smakiem. Co zrobić? Bilet odkupuj tylko od znajomego lub osoby, której tożsamość możesz potwierdzić. Cytując klasyka, czujność, czujność i jeszcze raz czujność. Bankowość elektroniczna jest bardzo wygodna i użyteczna, ale wymaga ostrożności. Tak jak nie zostawiasz gdziekolwiek i komukolwiek swojego portfela, tak też dbaj o to, aby Twoje elektroniczne finanse nie dostały się w niepowołane ręce. Dowiedz się więcej na cyfrowobezpieczni.pl.